Opowieść, którą mam dla was dzisiaj, jest intrygująca. Z jednej strony w ogóle nie powinna była się wydarzyć, z drugiej nikogo w sumie nie zdziwiło, że się wydarzyła. I gdyby to był koniec, to nie zasłużyłaby na osobny film. Szybko się jednak okazało, że im bliżej ktoś przygląda się sprawie, tym więcej widać problemów. Zapraszam was na opowieść o Nagrodzie Hugo w ogóle i o kontrowersjach związanych z Hugo w Chengdu w szczególności. To będzie opowieść o wielu dziwnych szczegółach. Nie zabraknie władzy, która korumpuje, pieniędzy, polityki i problemów natury etycznej. Innymi słowy, będzie ciekawie. Jak każdą dobrą historię o zamachu, tak i tę zacząć należy od ustalenia, jakie właściwie są stawki. Czyli czym właściwie są Nagrody Hugo i dlaczego są takie ważne. Oraz, co wynika bezpośrednio z ich ważności, dlaczego temat tak poruszył wielu fanów. Zerknijmy więc na fakty, bezpośrednio ze strony nagrody. Nagrody Hugo, przyznawane po raz pierwszy w 1953 roku i wręczane corocznie od 1955 roku, są najbardziej prestiżowymi nagrodami science fiction. Nagrody Hugo są przyznawane w drodze głosowania przez członków World Science Fiction Convention, WorldCon, który jest również odpowiedzialny za ich przyznawanie. To jest bardzo ciekawy akapit. Poza autopochwałą, zawiera bowiem taką bardzo ciekawą informację, że nagroda przyznawana jest przez członków WorldConu. Jak się pewnie domyślacie, to będzie za jakiś czas istotna informacja. A o tym, że nagroda jest prestiżowa, nikogo przekonywać nie trzeba. Nie bez powodu informacja o tym, że ktoś ją wygrał, pojawia się na okładkach, wszystkich możliwych materiałach promocyjnych i we wszystkich innych miejscach, które można uznać za marketingowo istotne. Przejdźmy więc do drugiego, jeszcze ważniejszego akapitu. Jest nieco trudniejszy do przetrawienia, ale kluczowy dla dalszej części filmu. Nagrody Hugo są znakami towarowymi łamane na usługowymi WorldCon Intellectual Property, VIP, kalifornijskiej korporacji non-profit zarządzanej przez Mark Protection Committee, MPC, World Science Fiction Society, WSFS, nieposiadającego osobowości prawnej stowarzyszenia literackiego, które sponsoruje coroczny World Science Fiction Convention, WorldCon i Nagrody Hugo. WSFS jest tak naprawdę tylko strukturą dla poszczególnych WorldConów. Nie ma urzędników ani stałej organizacji, poza MPC, która jest odpowiedzialna za rejestrację i obronę znaków WSFS za pośrednictwem WIP oraz jej podkomitetu marketingowego, który prowadzi tę stronę internetową. Ten akapit zawiera dwie bardzo ważne, kluczowe informacje. Pierwszą z nich jest fakt, że Nagrody Hugo są znakami towarowymi łamane na usługowymi i kto jest za nie odpowiedzialny. Drugą, dużo bardziej brzemienną w skutkach, jest ta, że WFS jest tylko strukturą dla poszczególnych WorldConów. Innymi słowy, WFS sponsoruje nagrody i WorldCony, ale nie kontroluje samych WorldConów. Jeszcze innymi słowy, to, że WorldCony trzymają się jakichkolwiek ogólnie przyjętych zasad, wynika tylko i wyłącznie z tego, że chcą. To ostatnie jest, jak łatwo się domyśleć, zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Z jednej strony pozwala na płynne i sprawne dostosowywanie się do nowych warunków, z drugiej opiera się w całości na dobrej woli organizatorów. Trzecim i ostatnim fragmentem, na który należy zwrócić uwagę, jest ten opisujący proces samych nominacji do nagród. Wygląda on tak. 1. W okresie styczeń-marzec każdego roku członkowie WorldConu mogą nominować do 5 osób lub dzieł z poprzedniego roku w 15 kategoriach. 2. Na początku kwietnia ogłaszana jest krótka lista 5 finalistów w każdej kategorii, a ostateczne głosowanie jest wysyłane do członków WorldConu w danym roku. 3. Członkowie obecnego WorldConu oddają ostateczny głos, a głosowanie kończy się około lipca. Zależy to od tego, kiedy dokładnie odbywa się WorldCon w danym roku. Głosowanie jest preferencyjne, co pozwala głosującym uszeregować wszystkich nominowanych. 4. Na WorldConie zwycięzcy są ogłaszani podczas ceremonii Hugo i otrzymują specjalne trofeum. Dlaczego ten fragment jest ważny? Okaże się już wkrótce. Zanim to jednak nastąpi, należy się zastanowić nad inną kwestią. Do kogo Nagroda Hugo tak naprawdę należy? Prawdą jest, że za znak towarowy odpowiedzialna jest konkretna organizacja non-profit. Ale prawdą jest również, że organizacja ta składa się z fanów. A fandomowa zasada od fanów dla fanów ma tutaj pełne zastosowanie. W efekcie to fani decydują o tym, czy nagroda pozostaje prestiżowa, czy nie. I to fani decydują, czy będą wspierać WSFS finansowo. I to jest właściwie główny powód,
dla którego właściciele znaku i poszczególne worldcony powinny działać w dobrej wierze i nie działać na szkodę wiarygodności i prestiżu nagrody. Jest to, mówiąc jeszcze krócej, w ich własnym interesie. Oczywiście to nie znaczy, że historia nagrody usłana jest różami i obeszło się bez większych kontrowersji. Najbardziej istotną i relewantną dla dzisiejszego filmiku aferą jest ta, która związana jest z grupami znanymi jako Sad Puppies i Rabbit Puppies. Ustalmy w tym miejscu, że nie mam zamiaru oceniać tej afery w żaden sposób. Ograniczę się jedynie do krótkiego streszczenia sytuacji, a ta wygląda następująco. Najpierw jedna, a potem dwie grupy uznały, że nagrody Hugo przyznawane są w sposób nieuczciwy i na podstawie cech takich jak kolor skóry, orientacja seksualna, poglądy polityczne, sympatie w środowisku i inne pozaliterackie kryteria. Lub, żeby być ciut dokładniejszym, grupy te uznały, że teksty pisane przez białych, heteroseksualnych mężczyzn są celowo pomijane na korzyść przedstawicieli różnych mniejszości etnicznych lub seksualnych. W kontrze do tak postrzeganej niesprawiedliwości, grupy te stworzyły swoje własne bloki rekomendacji. Pierwsza z grup, znana jako Sad Puppies, ograniczyła się do stworzenia listy rekomendacji, na które ich zdaniem warto oddać głos. Druga, znana jako Rabbit Puppies, nie była subtelna. Stworzyła listę z instrukcjami, na kogo i jak głosować, bez miejsca na własne preferencje czy odmienne opinie. Takie listy nazywa się po angielsku slate i to słowo będzie się często w dyskusjach pojawiało. To, co jednak ważne dla samej historii, to fakt, że głosowanie na podstawie slate'ów nie jest i nie zostało w późniejszych latach zakazane żadnym regulaminem czy ustaleniami. Jedyną reakcją było zmienienie trochę zasad głosowania od roku 2017. Nowe zasady, znane jako EPH, ograniczają nieco moc bloków, ale w żaden sposób ich nie zakazują i nie penalizują. I wiem, że temat tych kontrowersji jest tutaj tylko muśnięty, ale to nie o tym jest ten filmik. Nieco ironicznym, ale całkowicie przewidywalnym następstwem Sad Puppies jest fakt, że środowisko fanowskie zaktywizowało się. I to w niezbyt rozsądny sposób, bo wszystko wskazuje na to, że w trosce o różnorodność i słyszenie głosów mniejszości, głosy białych mężczyzn faktycznie zostały wyciszone. Ciężko ich bowiem znaleźć nie tylko na listach zwycięzców, ale nawet na listach nominatów. W 2023 roku pojawił się ciekawy wpis na blogu Mr. Phillips Library, z którego dowiadujemy się, że 27 z 30 powieści, które znalazły się w finale, zostało napisanych przez autorów, którzy mieli wcześniejszą historię z nagrodami Hugo. Wygrane, nominowane, notowane na liście. Pozostałe 3 zostały napisane w ciągu ostatnich 2 lat. Spośród tych 27, 7 zostało napisanych przez wielokrotnych autorów. Mary Robinette Kowal ma najwięcej nominacji. Aż 3. 26 z 30 nowel, które znalazły się w finale, zostało napisanych przez autorów, którzy mieli wcześniejszą historię z nagrodami Hugo. Spośród nich 11 zostało napisanych przez wielokrotnych autorów. Shen McGuire była nominowana przez wszystkie 5 lat za swoją serię Wayward Children, która w zeszłym roku zdobyła nagrodę dla najlepszej serii. 26 z 30 powieści, które znalazły się w finale, zostało napisanych przez kobiety i mniejszości płciowe. 4 pozostałe powstały w ciągu ostatnich 2 lat. 22 z 30 nowel, które znalazły się w finale, zostało napisanych przez kobiety i przedstawicieli mniejszości płciowych. Jedna została napisana wspólnie przez kobietę i mężczyznę. Inną, ciekawą kontrowersją był jeden ze sponsorów nagród Hugo za rok 2021. Sponsorem tym była firma Raytheon Technologies, specjalizująca się w produkcji bomb, rakiet i innych podobnych narzędzi czynienia bliźnim krzywdy w sposób hurtowy. Komentarze były wyjątkowo nieprzychylne. Szczególnie, że DISCON 3, czyli WorldCon 79, określał się jako impreza inkluzywna dla wszystkich fanów. Prominentny sponsoring przedstawicieli przemysłu militarnego stoi w jaskrawej sprzeczności z tą wzniosłą ideą. Osobą, która wzięła odpowiedzialność za tę decyzję, była Mary Robinette Kowal. Postać bardzo prominentna w organizacji WorldConów i Hugo. Mając już za sobą nieco przydługi i pełen technikaliów wstęp, przejdźmy do skandali i skandalików, które od początku towarzyszyły WorldConowi w Chengdu. Zacznijmy od ustalenia, jak w ogóle wybiera się miejsce konwentu. To akurat jest bardzo proste. Miejsce konwentu powinno zostać wybrane z 2-letnim wyprzedzeniem, poprzez płacących członków World Science Fiction Society, innymi słowy, przez ludzi, którzy w WorldCony, fandom i temu podobne inicjatywy są finansowo zaangażowani. Co może pójść nie tak? Swój wniosek Chiny złożyły w roku 2018. Ich głównym i jedynym konkurentem było Winnipeg w Kanadzie. Głosowanie odbyło się w roku 2021 i, jak nie trudno się domyślić,
Chengdu wygrało. Różnica była porażająca. 2006 głosów kontra 807. Dlaczego więc mówię o tym w kontekście skandali i skandalików? Ponad 1900 głosów oddanych na Chengdu zostało oddanych listownie, prosto z Chin. Z nich 1586 nie miało podanego adresu zamieszkania głosującego. Co więcej, wiele głosów wypełnionych zostało tym samym charakterem pisma i wysłanych z tego samego adresu. Nikogo więc nie zdziwi, że pojawiły się podejrzenia, że głosujący zapisali się i zapłacili wymagane opłaty tylko po to, żeby zagłosować na Chengdu. Albo, co osobiście uważam za prawdopodobniejsze, że nigdy nie istnieli. Przewodnicząca konwentu w tamtym roku, Mary Robinette Kowal, powiedziała, że niektórzy członkowie komisji przyznającej nagrody chcieli oznaczyć te głosy jako nieważne. Ale jeśli wypełniasz kartę do głosowania po angielsku i nie mówisz po angielsku, to przekazujesz ją znajomemu, który zna, powiedziała. A tłumaczenie, które wprowadziliśmy, można odczytać jako skąd jesteś, a nie jaki jest twój adres. Ostatecznie komisja unieważniła kilka głosów, ale większość została podtrzymana. Chiny mają największą publiczność czytającą science fiction na naszej planecie i są ekstremalnymi pasjonatami, mówi Kowal. W praktyce oznacza to, że już wtedy wiadomo było, że coś tu śmierdzi. Komisja zrobiła co mogła, ale ostatecznie przegrała z chęcią zrobienia nieamerykańskiego WorldConu. Reakcje, jak można się domyśleć, były raczej negatywne. Powstał list otwarty do osób odpowiedzialnych za wybór miejsca, fanów WorldConu i głosujących. W liście tym autorzy domagają się anulowania Chengdu jako miejsca odbycia się konwentu. Jako argumenty podają przede wszystkim poważne naruszenia praw człowieka dokonywane na Ujgurach, muzułmańskiej mniejszości etnicznej, oraz uściślają, że stanowią one zbrodnie okrucieństwa, atrocity crimes, oraz wypełniają definicję ludobójstwa. Pod listem podpisało się kilkudziesięciu autorów i organizacji humanitarnych. Należy wśród nich wymienić m.in. N.K. Jemisin, Taszę Suri, S.A. Chakraborty oraz Tochiego Onyebuchiego. Tutaj jednak wracamy do tego, o czym mówiłem we wstępie. Przesiąknięty ironią losu fragment, który bardzo dokładnie pokazuje, co mogło pójść nie tak. Otóż World Science Fiction Society jest jedynie sponsorem WorldConu, co w praktyce oznacza, że po zatwierdzeniu wygranej, praktyczną władzę nad WorldConem w Chengdu ma Komitet Konwentu w Chengdu. Innymi słowy, Komitet Chengdu miałby decydować, czy Chengdu jest godne organizacji. Na tym jednak opór się nie skończy. Poza listami otwartymi, ludzie podejmowali też inne, bardziej osobiste działania oporowe. Godne podziwu, bo faktycznie mieli coś do stracenia. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj kasus S.B. Divi, która została nominowana w kategorii noweletek, a dodatkowo podcast, z którym jest związana, Escape Pod, został nominowany w kategorii semi-prozine. Zdecydowała się ona odmówić nominacji za noweletkę. Zwróciła przy tym uwagę, że podpisała list otwarty oraz, że żadna impreza organizowana w Chinach nie będzie wolna od nacisków państwa. Poprosiła też, żeby ekipa Escape Podu usunęła jej nazwisko z listy edytorów na karcie do głosowania. Inną osobą, która odmówiła nominacji, jest Becky Chambers. I choć nie udało mi się znaleźć żadnej jej wypowiedzi na ten temat, to fakt, że jest ona przedstawicielką mniejszości seksualnych, zdaje się nie być bez znaczenia. Miejsce konwentu nie było jednak jedyną kontrowersją. Co to, to nie. Wkrótce potem ogłoszeni bowiem zostali goście honorowi. I tutaj robię cudzysłów tak wielki, że widać go z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Powiedzieć, że był to wybór kontrowersyjny, to jak nic nie powiedzieć. Pierwszym gościem honorowym, który wywołał duże kontrowersje, ale którego dało się jeszcze jakoś zrozumieć, bo jest pupilkiem partii, był Shixin Liu. Autor Problemu Trzech Ciał, który w wywiadzie dla New Yorkera, zapytany o traktowanie Ujgurów, odpowiedział: czy wolałbyś, żeby w atakach terrorystycznych rąbali ciała na dworcach kolejowych i w szkołach? Jeśli już, to rząd pomaga ich gospodarce i próbuje wyciągnąć ich z ubóstwa. Powiedział Liu, dodając: gdyby nieco rozluźnić ten kraj, konsekwencje byłyby przerażające. I już samo w sobie takie stwierdzenie byłoby podłe i niskie, ale nadal zrozumiałe. Bo jeśli jest się na łasce niemal wszechmocnej partii, to można spodziewać się, że będzie się ze strachu powtarzało propagandę. Problem leży jednak w tym, że z artykułu wynika, że Liu faktycznie w to wierzy. Później było gorzej, bo drugim gościem był pewien wąsaty Sergiusz,
wywodzący się z kraju będącego czymś w rodzaju uzbrojonej, prymitywnej stacji benzynowej. Mógłbym jego i kraj jego nazwać zgodnie ze sztuką, ale po pierwsze, obiecałem bez sensu nie przeklinać w filmach, po drugie, nie robię tego z czystej pogardy. Zasłużył. Przekwitłej sławy autor zajmuje się w swoim rodzinnym reżimie szczerym i entuzjastycznym rozpowszechnianiem najgorszego sortu propagandy. W szczególności zaś zasłynął z wypowiedzi dotyczącej zbrojnej napaści orków na Ukrainę. Zajmował się z tym zresztą od dłuższego czasu, bo już w 2014 zabraniał tłumaczenia swoich książek na język ukraiński. Więcej o tym wypierdku kacapskiego imperializmu i Morza Wódki mówił nie będę. Kto chce i ma mocny żołądek, doczytać może sobie sam. Dość powiedzieć, że zaproszenie go odebrane zostało jednoznacznie negatywnie. Oczywiście powstała też petycja wzywająca do odwołania jego zaproszenia. Nawet o niej wspominałem, ale to niczego nie zmieniło. A dlaczego? To też wam za jakąś chwilę powiem. Wiecie już, patrząc na pasek postępu, że ten filmik jest znacznie dłuższy niż te kilka minut, które zajął mi wstęp. Spodziewacie się więc zapewne, że prawdziwy festiwal dziwnych decyzji, arogancji, korupcji i innych podłych rzeczy dopiero się zacznie. Nie mylicie się, bo zaczęło się na ostro. Szmery niepokoju niemal natychmiast zmieniły się w krzyki oburzenia. Prawdziwa afera zaczęła się po zakończeniu WorldConu. Jakieś 91 dni po jego zakończeniu, żeby być nieco dokładniejszym. Liczba nie jest przypadkowa. To praktycznie maksymalny okres czasu, przez jaki można było wstrzymać publikację statystyk z głosowania. Dla porównania, w większości przypadków statystyki te pojawiają się kilka godzin po ogłoszeniu laureatów. Opóźnienie jednak nie było powodem oburzenia. Fakt, że statystyki nie miały najmniejszego sensu, już tak. Kto wie, może manipulowanie statystykami, które oglądać ma środowisko fanowskie, które słynie z analizowania najdrobniejszych detali, to nie najlepszy z pomysłów. Nie tylko matematyka się nie zgadzała, co samo w sobie jest absolutną porażką, bo nic nie tłumaczyło specyficznych anomalii w nominacjach. Klify, które powstały, nie mogły, pod żadnym pozorem, być dziełem przypadku. Do nich jednak jeszcze wrócimy. Matematyka nie zgadzała się nawet na poziomie tak podstawowym, jak zliczanie głosów w rzędzie. W dużym uproszczeniu zdarzało się, że 2 i 2 dawało 5. Nie można też było nie zauważyć, że niektóre nazwiska i prace w nominacjach zostały oznaczone gwiazdką i oznaczone jako niekwalifikujące się. Bez dalszych wyjaśnień. Mowa o 6 przypadkach. Babel w kategorii najlepszej powieści, Color the World w kategorii najlepszych noweletek, Fongong Temple Pagoda w kategorii najlepszych opowiadań, 6 odcinek serialu Sandman o tytule Dźwięk jej skrzydeł w kategorii najlepszej prezentacji dramatycznej, krótka forma, Paul Weimer w kategorii najlepszego pisarza fanowskiego, Xiran Zhao Zhao przy nagrodzie Astounding Award. Spośród tych 6, tylko w przypadku Color the World fani dopatrzyli się możliwych naruszeń regulaminu. Podejrzane, prawda? Prawda. Jak się pewnie domyślacie, do tego również jeszcze wrócimy. Na razie skupmy się na liczbach. Szczególną zasługę w odkryciu i opisaniu statystycznych anomalii w nominacjach należy przypisać Heather Rose Jones, która wyniki swoich badań zamieściła na blogu Alpenia. Później, bo w końcówce lutego, jej badania zostały wcielone do raportu napisanego przez Kamestrosa Felaptona. Ten liczący sobie ponad 50 stron dokument zawiera obszerną analizę tego, co w publikowanym dokumencie się nie zgadzało. Sedno raportu i wnioski są proste i nie pozostawiają wątpliwości. Hugo w Chengdu zostało sfałszowane. Jedyną niewiadomą pozostaje, w jakim stopniu. Pamiętać należy, że analiza opiera się wyłącznie o dane, które administracja Hugo w Chengdu dostarczyła sama, co oznacza, że jej wiarygodność już na wstępie jest lekko wątpliwa. To niczego nie zmienia w wynikach, ale jest istotne, jeśli ktoś chciałby sprawdzić cały proces od samiutkiego początku. Zwyczajnie nie da się tego zrobić. W linkach pod filmikiem macie zestawienie głosów za lata 2017 do 2023, żeby samodzielnie móc zobaczyć, jak się rozkładały. Kontrola najwyższą formą zaufania i takie tam. Nie będę też ukrywał, że cała matematyczna część tego filmu to dane skopiowane, po sprawdzeniu, właśnie z raportu Kamestrosa Felaptona. Jeżeli więc coś zainteresuje Was bardziej, to linki macie w opisie. Jaskrawym i smutnym przykładem i dowodem tego, że ktoś przy liczbach manipulował, jest na przykład fakt, że w kilku kategoriach suma liczby głosów przewyższa liczbę kart do głosowania.
Na ekranie widzicie kategorię najlepszych powieści. Po zsumowaniu punktów z kolumny numer 9 wyjdą nam 1652 głosy. O 15 więcej niż 1637 kart do głosowania. Podobne anomalie występują też w kategoriach opowiadanie, lodestar oraz pisarz fanowski. Zwłaszcza ta ostatnia kategoria jest niesamowita, bo suma punktów o ponad 50% przekracza tą, która wynika z liczby kart w grze. Innym, odrobinę tylko trudniejszym do wychwycenia dla laików, przykładem manipulacji jest wspomniany wcześniej Cliff. Mówiąc krótko, zazwyczaj nominacje wyglądają tak, że kilkoro faworytów dominuje czołówkę, a później ciągnie się za nimi długi ogon dzieł z mniejszą liczbą nominacji. Rok 2023 był jednak i pod tym względem wyjątkowy. Zresztą zobaczcie wykres. Łatwo zauważyć, że spadek, szczególnie w kategorii powieści, jest bardzo drastyczny. Cliff to najlepsze określenie. Żeby to inaczej zobrazować, w nominacjach za rok 2023 pozycja Keiju Preservation Society, siódma pod względem całkowitej ilości głosów, otrzymała ich 765. Kolejna pozycja na liście ma ich już jednak tylko 150, co oznacza spadek o ponad 80%. To statystycznie mało prawdopodobne. A jako, że sytuacja powtarza się we wszystkich co większych kategoriach, to prawdopodobieństwo spada do zera. Ale to jeszcze nie wszystko. Istnieje wiele sposobów, żeby wykorzystać matematykę w celu poznania prawdy. Nie bez powodu wspomniałem wcześniej o Sad Papis, głosowaniu według listy i późniejszym wprowadzeniu zasady EPH po to, żeby taki sposób głosowania osłabić. Bo widzicie, istnienie tej zasady oznacza, że można obliczyć stosunek całkowitej liczby głosów na nominowanego do punktów EPH, które otrzyma. Lub, mówiąc inaczej, głosy rozkładają się różnie, w zależności od tego, na ilu pozostających wciąż grze autorów ktoś głosował. Czyli w praktyce, jeżeli ktoś zagłosował na 5 tytułów, to każdy z nich otrzyma 0,20 punkta. Ale jeżeli z tych 5 tytułów 3 są już wyeliminowane, to pozostałe dwie pozycje otrzymają po 0,5 punkta. Weźmy więc przytoczony w raporcie przykład Legend i Latte. Uzyskały one 831 głosów, a w rundzie 9 dostały 202,35 punktów. Poprzez podzielenie 831 przez 202,35 otrzymujemy w przybliżeniu 4,1. Lub, żeby się nie bawić w zbyt wiele szczegółów, zaokrąglimy to do 4. To oznacza, że ludzie, którzy głosowali na Legendy i Latte, głosowali w sumie na 4 pozycje, które wciąż były w grze. A to, szanowni widzowie, jest nieprawdopodobne. Jak się pewnie domyślacie, mamy nawet wykres. Nie trzeba geniusza, żeby zauważyć, że w poprzednich latach ten stosunek w większości przypadków koncentrował się w okolicy liczby 2. Wszystko powyżej 3 to właściwie już anomalie. 4 i więcej wskazują na coś naprawdę niepokojącego. Na przykład na fałszerstwo. Tego typu dowodów jest w raporcie jeszcze kilka. Nie będę ich teraz wszystkich pokazywał, bo to nie ma sensu. Wnioski są te same. Poza tym uważam, że byłoby to nie fair w stosunku do autorów raportu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany jego treścią, to faktycznie do niego odsyłam. To ciekawa lektura napisana prostym angielskim. Automatyczne tłumacze też doskonale sobie z nim poradzą. Jest jednak jeszcze jeden aspekt, na który mogliście zwrócić uwagę. Wybaczcie mi proszę powtórzenia i dziwne akcentowanie, ale to przemawia do mnie nawet mocniej niż czysta i logiczna matematyka. Otóż konwent odbywa się w Chinach, sprowadzony do Chengdu, rzekomo licznymi głosami chińskich właśnie fanów. Organizowany jest na bardzo prestiżowym, nowo powstałym obiekcie, który ma stanowić lokalną architektoniczną perełkę. I w pierwszej siódemce finalistów dla najlepszej powieści nie ma ani jednego Chińczyka. Ani w nowelach, ani w seriach. Dwóch w noweletkach, z czego jeden odmówił. Tylko w opowiadaniach mieli jakąś sensowną reprezentację. To nie miało sensu. Absolutnie żadnego sensu. Nikt w te dane nie wierzył. Nie tylko zdyskwalifikowano teksty, które wedle wszelkich znaków na niebie i ziemi powinny spokojnie się kwalifikować. Do tego jeszcze opublikowano kłamliwe dane po 3 miesiącach, ostatnim możliwym terminie dopuszczalnym przez konstytucję WSFC. I, mówiąc szczerze, na tyle późno, że już właściwie nie było jak zrobić czegokolwiek z tymi informacjami. WorldCon dawno się zakończył, partnerzy rozeszli, nagrody przyznano, komitety zakończyły swoje sprawy. Nic więc dziwnego, że reakcje i spekulacje były gwałtowne i łatwo słyszalne. W imię chronologii wydarzeń,
warto w tym miejscu opisać reakcje i spekulacje na pojawiające się, coraz to nowe, nieścisłości w danych. Bo to, o czym przed chwilą wam opowiedziałem, odkrywane było na bieżąco. Teorii dotyczących tego, dlaczego te dane wyglądają tak, a nie inaczej, było kilka. O różnym natężeniu cynizmu lub optymizmu, w zależności od tego, czy ktoś wierzy, że ludzie są z natury dobrzy, czy źli. Popularna była teoria, że nikt, kto zajmuje się fałszowaniem tego typu danych, nie zrobiłby tego tak źle. Że te dziwaczne liczby, głupie błędy i nielogiczne dyskwalifikacje to zakamuflowana wiadomość do fanów. Coś w stylu: hej, za kulisami są naciski, nie możemy narażać naszych chińskich współpracowników, co złego, to nie my. Co bardzo ładnie współgrałoby zarówno z myślą o tym, że ludzie są dobrzy, i z tym, że Chiny jako państwo są opresyjnym reżimem. Czysta sytuacja, w której szlachetne nerdostwo zrobiło co mogło, ale musiało się poświęcić w imię bezpieczeństwa uciskanych obywateli Chin. Inna teoria była taka, że zachodni fani przestraszyli się, że Hugo zdominowane zostanie przez Chińczyków, i nagle tłumnie i ochoczo zaczęli głosować na zachodnie pozycje. Bez żadnych skoordynowanych akcji, bez kampanii uświadamiających. Ot, nagła potrzeba serca, by nie dać zginąć zachodniej fantastyce. Oczywiście rozważano też, czy głosy były prawidłowo zliczone, lub czy nie został opublikowany błędny zestaw danych. I o ile błędna publikacja przestała być możliwością bardzo szybko, bo wystarczyłoby opublikować prawidłowe dane, przeprosić, posypać głowę popiołem i zapomnieć o sprawie. O tyle liczenie głosów okazało się wkrótce problematyczne. Kilka dni później gruchnęła bowiem wieść, że soft do liczenia głosów jest nie tylko własnościowy, ale nie jest otwarty źródłowy. Należy on też do Dave'a McCarthy'ego. Kim więc jest Dave McCarthy, na którym skupiła się większość negatywnych emocji? Był, oczywiście, administratorem nagrody w Chengdu. Ale złość na niego nie była taka znów nieuzasadniona. Bo McCarthy sprawiał wrażenie naprawdę nadętego bufona, przekonanego o własnej wspaniałości. Co każe się zastanawiać, czy on tak specjalnie? Bo ile często tłumaczy się ludzkie durne decyzje udając, że to trolling, eksperyment społeczny albo sarkazm, to tutaj może faktycznie o to chodzić. Ale o tym za chwilkę. Na pytania o prace, które zostały zdyskwalifikowane, odpowiedział krótko i formalnie. Po zapoznaniu się z konstytucją i zasadami, których musimy przestrzegać, zespół administracyjny ustalił, że te prace łamane na osoby nie kwalifikują się. Niejaki Joseph Finn zadawał jednak pytania dalej. Pytał m.in. o powody. McCarthy wykazał się absolutnym brakiem taktu i, mówiąc szczerze, instynktu samozachowawczego. Po pierwsze, na dopytywanie odpowiedział: zapytane i odpowiedziane. Jesteś powolny? Później, kiedy Joseph Finn niezbyt przejął się obelgą, McCarthy próbował być dewastujący w swojej odpowiedzi. Odpowiedź na to pytanie została udzielona. Wielokrotnie. Po zapoznaniu się z konstytucją i zasadami, których musimy przestrzegać, zespół administracyjny ustalił, że te prace łamane na osoby nie kwalifikują się. Najwyraźniej źle odczytałeś odpowiedź. To nie moja wina i to jest moja przestrzeń. To nie moja odpowiedzialność, że nie potrafisz przeanalizować zdania w języku, który, jak zakładam, jest twoim językiem ojczystym. Moim obowiązkiem jest odpowiedzieć poprawnie i zgodnie z prawdą, co też uczyniłem. Nie jestem odpowiedzialny za to, byś zrozumiał. Jak nie trudno się domyślić, nie była to specjalnie zadowalająca odpowiedź. Inni użytkownicy również to ustalili. Niejaki Gray Anderson postawił hipotezę, na którą McCarthy poczuł się zobligowany odpowiedzieć. Hipoteza brzmiała następująco. Wiesz, mam do tego lepsze podejście. Moja interpretacja twoich komentarzy jest taka, że sygnalizujesz, że otrzymałeś rozkazy od kogoś w chińskim rządzie lub aparacie politycznym, lub z jakiegoś zestawu zasad, do których nikt z nas nie jest wtajemniczony i których nie chcesz nam ujawnić. Na pewnym poziomie zmuszając do mnóstwa nieprawidłowych dyskwalifikacji, których nie można uzasadnić na podstawie samej konstytucji WSFS, ani żadnymi innymi ogólnie dostępnymi dokumentami WSFS. Wzywam cię do zaprzeczenia. McCarthy zaprzeczył, i to bardzo kategorycznie. Temu kategorycznie zaprzeczę. Nikt nie wydał mi żadnych poleceń, nikt nie zmienia decyzji, które podjąłem, ludzie mogą zapytać Helen, jak dobrze przyjmuje rozkazy i czy uważa, że zostałbym, gdyby działy się takie rzeczy. Nie było żadnej oficjalnej komunikacji między administracją Hugo a chińskim rządem. Spotkałem się z burmistrzem i wiceburmistrzem, było też kilka kolacji z wiceburmistrzem, ekipą WorldConu i lokalnymi dygnitarzami, w czasie których rozmowy były wyłącznie o naszej miłości do literatury i ekscytacji wszystkich organizacją wydarzenia.
Lokalny rząd nie był zaangażowany w rzeczy inne niż lokalne rządzenie, jak lubienie prestiżu zgoszczenia wydarzenia i robienie rzeczy, żeby nas wesprzeć, jak ułatwiania kontaktów z lokalnymi sponsorami i wspieranie tych sponsorów i nas. Łatwo demonstrowane poprzez prędkość, z jaką strona została postawiona i gigantyczną flotę autobusów do poruszania się, która była nawet większa niż absurdalnie wielka prośba Bena o to samo. Robiłem tę robotę już kilka razy i asystowałem jeszcze kilka. Zasady, którymi się kierowałem, są takie same jak zawsze i takie same, jakimi kierował się każdy inny administrator Hugo. Tak, jestem specyficzny, jeśli chodzi o odpowiedź, ale odpowiedź jest prawdziwa i dokładna i jestem pewien, że są pewni ludzie, którzy nie pracowali nad Chengdu, a którzy rozumieją odpowiedź i mogą poświadczyć, że jest prawdziwa i dokładna. Tu kończy się moja odpowiedzialność w tej sprawie. O tym, co jest w tej odpowiedzi, zapewne długo można by dyskutować. Takie perełki jak brak oficjalnej komunikacji aż rzucają się w oczy. Sformułowania takie jak kontaktowanie i wspieranie nas i sponsorów to już w ogóle wisienka na torcie. Ale myliłby się ktoś, kto myśli, że McCarthy kończy sobie kopać dołek. Bo wiele mówiąca jest też jego wymiana zdań z Neilem Gaimanem w sprawie Sandmana. Gaimana można lubić lub nie, ale nie można zaprzeczyć, że w środowisku jest postacią znaną i cenioną. To się może wkrótce zmienić, ale wtedy był na pewno. Nawet on jednak nie mógł uzyskać łatwej odpowiedzi. A sprawa z Sandmanem to w ogóle cudowna sytuacja w stylu paragrafu 22. Z jednej strony sam Sandman jako serial został, zgodnie z zasadami, odrzucony jako cały serial na podstawie zasady 3.8.3, która mówi, że serial może być albo finalistą w kategorii najlepszej prezentacji dramatycznej dłuższa forma, lub pojedynczy odcinek może być finalistą najlepszej prezentacji dramatycznej krótka forma, w zależności od tego, co uzyska więcej głosów. Problem w tym, że zgodnie z zasadami serial został odrzucony, a potem w wyniku czarów marów, układu gwiazd i innych nieznanych czynników, odcinek został odrzucony jako niespełniający kryteriów. Skracając całą wypowiedź, żeby nie przedłużać, Gaiman pyta, dlaczego odcinek został odrzucony. Nie jest ani polityczny, jeśli to miałby być problem, ani pornograficzny, takoż. Czy chodzi o czarnoskórą aktorkę grającą śmierć? Odniesienia do judaizmu? Życie po śmierci? Dodał, że mówienie, że odcinek nie nadawał się, bez wyjaśnienia dlaczego, tylko dodaje tajemnicy do procesu i sprawia, że cały proces głosowania na Hugo wydaje się nieuczciwy, a i zwycięzcom w żaden sposób to nie pomaga. McCarthy odpowiedział tylko, że to co mówi może być nie dla wszystkich satysfakcjonujące, ale to jedyne czym może się podzielić. Sprawę podsumowała Silvia Moreno Garcia mówiąc: można by się spodziewać, że ze wszystkich ludzi to Neil Gaiman zasługuje na prostą odpowiedź, skoro został wycięty z dwóch kategorii. To naprawdę jest cyrk. Byłam finalistką, ale oczywiście teraz nie mogę trzymać wysoko głowy w związku z tym faktem. Oczywiście, kiedy już znalazła się ofiara, która dobrowolnie położyła się przed nadciągającym pociągiem, pojawiły się i inne oskarżenia. Znacznie poważniejsze. Mary Robinette Kowal, ta sama, której decyzja pozwoliła Chengdu wygrać, podzieliła się na Blue Sky kilkoma wpisami. W jednym z nich mówi, że kiedy rozmawiała z Dave'em na temat doradzania ekipie z Chengdu wycofania zaproszenia dla czerwonomordego kacapa, ten odpowiedział, że nie może tego zarekomendować, bo trzeba uszanować ich kulturę. Kiedy zaś Kowal prowadziła podobną rozmowę z chińskimi przedstawicielami WorldConu, ci odpowiedzieli, że mieli podobny pomysł, ale Ben Yalow uważał, że nie można wycofać zaproszenia dla gościa honorowego. W osobnym poście zamieściła informację, że soft, którego McCarthy używa do liczenia głosów, jest własnościowy i odmawia on pokazania innym kodu. I że może zobaczyć, kto jak głosował. Diana Lacey również zamieściła na Blue Sky serię postów. Mówi w nich, że McCarthy to dupek i że wierzy tym, którzy oskarżają go o molestowanie seksualne. Sugeruje również, że Glasgow powinno anulować jego członkostwo. Jedną z osób, która twierdzi, że obmacywał ją na Smofconie 2011, jest Jessie Lee. Obecnie jest ona przewodniczącą spotkań biznesowych dla WorldConu w Glasgow. I mogłoby się wydawać, że nic już nie może pogorszyć sytuacji, ale byłoby to mylne wrażenie. Tak się bowiem składa, że ludzie potrafią zrobić czasem coś słusznego. Czy powodowani wyrzutami sumienia, czy chęcią ratowania własnego tyłka, ciężko ocenić. Faktem jest jednak, że to co zrobiła Diana Lacey, na nowo obudziło furię fanowskich środowisk. Tym straszniejszą, że całkowicie uzasadnioną. Diana Lacey, członkini komitetu Hugo w Chengdu, wypuściła maile, jakie wymieniali ze sobą jego członkowie. Wypuściła je, nawiasem mówiąc, razem z przeprosinami za swoją rolę w tym skandalu. W tej farsie. I choć osobiście nie odpuszczam jej win,
to traktuję te maile jako znaczny krok w stronę odkupienia. To powiedziawszy, tak jak matematyczna część tego filmu opierała się na raporcie Camestrosa Felaptrona i Heather Rose Janes, tak ta część opierać się będzie w znacznej części na raporcie o wykluczeniu autorstwa Chrisa M. Barclaya i Jasona Sanforda. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym poświęcić chwilę na kilka słów o cenzurze i autocenzurze. Zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób właściwie działa cenzura w takich krajach jak Chiny, Korea Północna, czy dowolnym innym reżimie tego typu, niezależnie od tego, jaką akurat nosi on nazwę? Otóż odpowiedź jest zaskakująco prosta, a skuteczność zatrważająca. Sedno mechanizmu opiera się na czymś wyjątkowo prostym. Na braku precyzji. Nikt nie wie, tak naprawdę, o czym nie wolno mówić. Jasne, kilka rzeczy jest oczywistych, jak Kubuś Puchatek, Tianmen czy tego typu rzeczy, ale mnóstwo rzeczy jest nieokreślonych. Nigdy nie wie się, czy partia potraktuje krytykę jako dobrą radę, czy zdradę ojczyzny. Nigdy nie wiadomo, z czego jeszcze wolno się śmiać, a z czego już nie. A jeżeli nie wiadomo, to lepiej nie ryzykować. Bo po co narażać na szykany siebie i bliskich? Nie musi powstać żadna oficjalna lista tematów zakazanych. Nieoficjalna, niedostępna i ciągle się zmieniająca jest dużo bardziej skuteczna. Autocenzura bardzo szybko staje się w takich przypadkach rozsądną strategią przetrwania. Nie można nawet mieć specjalnych pretensji do Chińczyków o to, że stosują taką metodę. Należy pamiętać, że podobne autocenzurujące zagrywki stosują również wielkie zachodnie korporacje. Motywowane zyskiem, prawda, ale jednak. Jako przykłady wyjąć można usuwanie scen homoseksualnych pocałunków, albo znaczące minimalizowanie czarnoskórych aktorów na plakatach. I dlatego boli tak bardzo, że cenzurę prewencyjną na rzecz chińskiego rządu prowadzili nie oddani towarzysze i towarzyszki z partii, a wycierający sobie mordy sloganami o wolności i tolerancji Amerykanie i Kanadyjczycy. I, co jeszcze lepsze, prawdopodobnie zupełnie niepotrzebnie. Bo wszystko wskazuje na to, że chiński rząd zupełnie tego od nich nie żądał i nie wymagał. Żeby dopełnić obrazu nędzy i rozpaczy, dodam, że stworzone zostały dossier na ludzi i ich teksty. Wszystko, co zachodni kolaboranci uznali za mogące nie pasować chińskiemu reżimowi. Żeby też nie pozostawiać kolaborantów anonimowymi, to znamy ich nazwiska. Są to Dave McCarthy, Ben Yalow, Anne Marie Rudolph i Diana Lacey. Jest też Kat Jones, która oficjalnie nie była częścią administracji, ale była uwzględniana w przesyłanych mailach. Ona sama zresztą też temu nie zaprzecza, mówiąc tylko, że wykonała małą ilość pracy gdzieś na obrzeżach nagród. Co ciekawe, w mailach, o których mowa, nie znalazł się ani jeden Chińczyk. Choć ich nazwiska też są łatwe do znalezienia, bo są na liście administratorów na oficjalnej stronie nagród. Prowodyrem i pomysłodawcą cenzorskich zapędów jest Dave McCarthy, który zupełnie otwarcie pisał w mailu, że poza normalnym procesem weryfikacji należy też podkreślić wszystko, co ma wrażliwy charakter polityczny. Zaznacza przy tym, że nie jest konieczne czytanie wszystkiego, ale jeśli praca koncentruje się na Chinach, Tajwanie, Tybecie lub innych tematach, które mogą stanowić problem w Chinach, należy to podkreślić, abyśmy mogli ustalić, czy można bezpiecznie umieścić ją na karcie do głosowania lub czy prawo będzie wymagało od nas podjęcia decyzji administracyjnej w tej sprawie. I tutaj wracamy do kwestii autocenzury. Bo kiedy Kate Jones zapytała, czy są jakieś wytyczne co do tematów, które mogą być problemem w Chinach, McCarthy odpowiedział, że na chwilę obecną najlepszą wskazówką są wzmianki o Hongkongu, Tajwanie, Tybecie i negatywne rzeczy o Chinach. Zapowiedział też, że postara się o lepsze wskazówki, gdy pogada z Chińczykami w komitecie. Ale czy do takich rozmów doszło, co było na nich ustalone i jakie są ich wyniki, zwyczajnie nie wiemy. Maile nie zawierają dokładniejszych instrukcji. Jak się pewnie domyślacie, w kwestii cenzury sporo rzeczy mogło pójść nie tak. I tak, mam przykłady. Zaczniemy od najbardziej jaskrawego. Takiego, którego nie da się w żaden sposób obronić. Pamiętacie powieść Babel autorstwa R.F. Kuang? Powieść, która z niewyjaśnionych przyczyn została zdyskwalifikowana? No, to trzymajcie się mocno, bo argumentację w tej sprawie przedstawiono następującą. W mailu dotyczącym powieści Kate Jones napisała: Babel ma sporo o Chinach. Nie czytałam tego i nie jestem na bieżąco z chińską polityką, więc nie mogę powiedzieć, czy będzie postrzegana jako negatywy o Chinach. I to wszystko. Nic więcej. A wiecie, co jest jeszcze bardziej żałosne? To, co widzicie w tej chwili na ekranie, to okładka książki Babel po chińsku,
nie była jeszcze dostępna na rynku w chwili wymiany tych maili, ale nie było tajemnicą, że miała się ukazać. Gdyby ktoś zapytał Chińczyków z komitetu, to pewnie nawet by się o tym dowiedzieli. Książka była już więc po kontaktach z oficjalną cenzurą. Przypominam też, że Babel jest książką docenianą. Wygrało w końcu Nebulę, inną cenioną nagrodę. Książka dostała też 810 nominacji. Dość, żeby znaleźć się w finale i to z naddatkiem. W tym samym mailu Kat Jones zwróciła też uwagę na książkę Córka doktora Moreau, w której pojawiają się wzmianki o importowanych z Chin pracownikach do Hacjend. Ta książka jednak pozostała na listach. O Kat Jones warto pamiętać, bo to nie jest jakaś losowa osoba, która się w tym bałaganie znalazła przez przypadek. Poproszona o komentarz do maili, które wypłynęły, powiedziała, że ma obawy związane z ich wypłynięciem oraz że jest zszokowana, że tak ekstremalnie niejawne materiały w ogóle zostały udostępnione. Jej odpowiedź możecie sobie przeczytać w całości. Jest w linku w opisie. Jones była też, w chwili kiedy pojawił się raport, głównym administratorem WorldConu w Glasgow. Raport ukazał się 14 lutego. 15 lutego Jones złożyła rezygnację. Przypadek? Nie sądzę. Zwłaszcza, że komunikat na ten temat został napisany w taki sposób, że nie ma wątpliwości, że ekipa odpowiedzialna za Glasgow była absolutnie wściekła. Najbardziej problematyczną kategorią dla ekipy cenzurującej okazała się jednak kategoria najlepszy pisarz fanowski. Jak zauważyła sama Jones, pod przedstawionymi przez McCarthy'ego wytycznymi właściwie każdy nie-Chińczyk może być problematyczny. Najciekawszy jest przypadek Paula Weimera, którego uznano za niekwalifikującego się. Jedną z przyczyn była jego podróż do Tybetu, co zostało odebrane jako potencjalnie problematyczne. Oczywiście ekipa nie wykazała się specjalnymi kompetencjami. Weimer nigdy nie był w Tybecie. Był za to w Nepalu. To, jeżeli ktoś nie wie, taki kraj, do którego Chiny nie roszczą sobie pretensji terytorialnych. Lista innych win autorów powinna przewijać się teraz po ekranie, ale na szczególną uwagę zasługuje Jason Sanford, wśród win którego wymieniono wzmiankę o polskiej petycji domagającej się usunięcia Łukianienki jako gościa honorowego. Na jeszcze osobną wzmiankę zasługuje fakt, że do Tybetu podróżowała Silvia Moreno Garcia, laureatka Hugo w Chengdu. Istotną rzeczą, którą można z tej listy wyczytać, jest też fakt, że znajduje się tam kilka chińskich tekstów, które nie znajdują się później na kartach do głosowania. I tu kolejna ciekawa sprawa, bo w swoich przeprosinach i późniejszym wywiadzie Lacey powiedziała, że usunięte zostały utwory, co do których chińscy fani zmówili się, aby na nie głosować. I kolejny już raz wracamy do Sat Papis i do EPH. Głosowanie według listy nie jest nielegalne. Co więcej, później okazało się, że żadnej listy jak głosować nie było. Jedynie lista rekomendacji opublikowana przez jedno z chińskich czasopism. Nie można też nie zauważyć, że ekipa, do której maili mamy dostęp, nie zajmowała się pracami w językach innych niż angielski. Co wskazuje na to, że chińskie teksty zostały usunięte z jakichś innych powodów. Albo, co też prawdopodobne, pod naprawdę kiepskim pretekstem. Pozostaje więc zadać pytanie. Jeżeli nie państwo, to kto? Konkretniej zaś, komu takie zachowanie jest na rękę? W jednym z maili McCarthy mówi, że będzie miał 4-godzinne spotkanie ze swoim chińskim odpowiednikiem, w czasie którego zdecydują, czy jakieś karty do głosowania muszą zostać unieważnione, jak również ustalą, czy coś musi zmienić kategorię. Co istotne, tożsamość tego chińskiego odpowiednika nie jest znana. Później w mailu pojawia się też informacja, że przewodniczący i administratorzy spojrzą na rzeczy, które zaznaczyli wschodni cenzorzy, co zdaje się jednoznacznie wskazywać, że decyzje dotyczące usuwania prac z listy zapadły na najwyższym szczeblu. I tu pojawia się inna, pozornie niezwiązana informacja. Jak podaje China.org CN, w czasie konwentu podpisane zostały inwestycje wyceniane na 1,09 miliarda dolarów. Jeżeli więc, jak zwykle, pieniądze były głosem za tronem, to nic dziwnego, że usuwano ludzi z list nawet za podejrzenie, że mogą być problematyczni. Za miliardy dolarów łatwo jest dmuchać na zimne. I choć ja jestem fanem tej teorii, to jej potwierdzenia prawdopodobnie nigdy nie otrzymamy. Ale to jedyna teoria, która moim zdaniem ma sens. Chiny miały swoją miłą, propagandową historię. Międzynarodowe media poświęciły imprezie uwagę, bo zagraniczni autorzy dominowali we wszystkich kategoriach. A interesy biznesowe, jak zawsze, działały i zarabiały w cieniu. Przemawia też za tym post, właściwie esej,
niejakiego Zimozi Natsuko, który ukazał się w serwisie File 770. Jest to tekst chińskiego fana science fiction, krytykujący to, co się stało. Nie jest to może najlepiej napisany lub przetłumaczony tekst, ale pada w nim kilka ciekawych tez. Po pierwsze, ogólne wrażenie, że chińscy fani dobrzy są tylko jako dojne krowy dla ludzi z komitetu. Kilka stówek za głosowanie, kilka tysięcy za obecność i tysiące i miliony dolarów na rozwój przemysłu science fiction w Chengdu pod kierownictwem komitetu. Po drugie, nikt nie zamierza bronić McCarthy'ego, ale podczas gdy on był w ogniu krytyki, to kilka sowomisiów przebranych za Chińczyków cichcem torowało sobie drogę przez komitet organizacyjny. Nigdy nie byli fanami ani członkami fandomu. Kilku przedstawicieli mediów w jakiś sposób stało się zaangażowanych w konwent, przejmując wszystko, włącznie z nagrodami Hugo. Drugim ciekawym wejrzeniem w chińskie reakcje jest temat Angie Wang na Blue Sky. Tłumaczony maszynowo, ale ciekawy. W nim również pojawia się kilka interesujących wątków. Jeden to taki, że chińscy członkowie komitetu właściwie udają martwych i nie komunikują się w żaden sposób ze społecznością fanowską. Drugi to taki, że taka utrata twarzy, i to zarówno w Chinach, jak i na Zachodzie, w praktyce oznacza, że Chiny nie będą mogły ubiegać się o organizację podobnych imprez w przyszłości. Bo nawet jeśli wygrają, to mało kto przyjedzie. Wspomina się też, że cała ta afera to nóż w plecy dla ludzi, którzy przemawiali za chińską science fiction na Zachodzie. Jak na przykład Mary Robinette Kowal, która podjęła kontrowersyjną decyzję, dzięki której Chengdu mogło się odbyć. Warto też zaznaczyć, że treści dotyczące Chengdu zaczęły znikać z chińskiego internetu. Nie tylko posty na platformach takich jak Weibo i WeChat, ale też z wyników wyszukiwania Baidu. Nie wiadomo, kto za tym stoi, ale spekulacje dotyczące prób zachowania twarzy nie ustają. Oczywiście, tak ogromna porażka nie pozostała też bez odpowiedzi, które są bardziej znaczące niż tylko rozczarowanie anonimowych fanów. Wiemy na pewno, że co najmniej dwójka autorów publicznie potępiła nagrody. Adrian Czajkowski wskazał, że wiele prac zostało zdyskwalifikowanych z nieznanych przyczyn oraz, że jakaś ilość chińskojęzycznych prac została wycięta. W związku z tym drugim, to jest właściwie pozbawieniem chińskich fanów i autorów prawa do reprezentacji i głosowania, krótkie listy, które zostały przedstawione do głosowania, są zupełnie niewiarygodne. Opierając się na tych informacjach, Adrian Czajkowski nie może uważać się za zwycięzcę Hugo i nie będzie cytował tego zwycięstwa w swoich opisach biograficznych ani na swojej stronie internetowej. Drugą osobą, która zrzekła się wygranej, jest Samantha Mills, autorka opowiadania Rabbit Test. Jej post jest dłuższy i dużo bardziej zajmuje się opisaniem całej afery, ale kluczowa informacja znajduje się w jednym krótkim akapicie. Samantha Mills nie powinna w ogóle znaleźć się na karcie do głosowania. Gdyby głosy liczone były prawidłowo i tak jak powinny, to karty do głosowania wyglądałyby zupełnie inaczej. Lub, żeby ująć to inaczej, żaden ze zwycięzców w kategorii opowiadań, noweletek, nowel czy serii w ogóle nie powinien nawet znaleźć się w finale. W efekcie Mills nie uznaje się za laureatkę Hugo i o ile jej książka trafiła już do drukarni ze stosowną notką na okładce, to postara się, żeby kolejne edycje nie miały już tej informacji. Warto w tym miejscu również wspomnieć, że Mills już wcześniej publicznie wyrażała obawy związane z WorldConem oraz, że odmówiła podróży do Chin na samo wydarzenie. Poza wszystkim innym, wskazała na Łukianienkę jako główny powód. Pewne zmiany wprowadziło też WorldCon Intellectual Property. Dla przypomnienia, VIP to kalifornijska korporacja non-profit, która jest właścicielem znaków usługowych World Science Fiction Society, w tym znaku Hugo Award. Organizacja wydała komunikat prasowy, który pozwolę sobie przytoczyć w całości. VIP bardzo poważnie traktuje niedawne skargi dotyczące procesu przyznawania nagrody Hugo 2023 oraz skargi dotyczące komentarzy osób zajmujących oficjalne stanowiska w VIP. W związku z tymi obawami, VIP ogłasza działania wymienione poniżej. Mogą zostać podjęte lub mają zostać podjęte inne działania, które nie zostały ujęte w niniejszym ogłoszeniu. Dave McCarthy zrezygnował z funkcji dyrektora VIP. Kevin Stanley zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Dyrektorów VIP. VIP ukarało cenzurą lub naganą następujące osoby wymienione w kolejności alfabetycznej z podanego powodu. Dave McCarthy, ukarany za publiczne komentarze, które doprowadziły do naruszenia dobrej woli i wartości naszych znaków oraz za działania Komitetu Administracyjnego Hugo na WorldConie w Chengdu, któremu przewodniczy. Chen Shi, ukarany za działania Komitetu Administracyjnego Hugo WorldConu w Chengdu, któremu przewodniczył. Kevin Stanley, upomniany za publiczne komentarze, które błędnie doprowadziły ludzi do przekonania,
że nie obsługujemy naszych znaków. Ben Yalow, ukarany za działania Komitetu Administracyjnego Hugo World Conu w Chengdu, któremu przewodniczy. Donald Eastlake został wybrany na przewodniczącego zarządu VIP. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o różnicy między cenzurą a naganą, bo przyznaję, że nie była dla mnie oczywista, więc może ktoś jeszcze skorzysta. O ile nagana to właściwie zwyczajny opieprz, który może być udzielony prywatnie lub nawet listownie czy mailowo, to cenzura jest publicznym, formalnym potępieniem członka jakiejś społeczności za działania, które są sprzeczne z wartościami grupy. Tak czy owak jednak, opiera się głównie na poczuciu wstydu odbiorcy, co, jak sądzę, może być łatwo zinterpretowane jako mało istotna konsekwencja przez kogoś, kogo opinia innych zwyczajnie niezbyt obchodzi. Jeżeli zaś chodzi o uwagę mediów, to przyznać trzeba, że udało się ją utrzymać. O sprawie pisały poważne publikacje z ogromnymi zasięgami. Nie tylko fani na forach, Reddicie, blogach, Facebooku, Blue Sky i podobnych. Poziom i szczegółowości tych publikacji jest różny, ale w większości zdają się opierać na tych samych źródłach co ja, w szczególności zaś na raporcie o wykluczeniu. Niemal wszystkie też albo pomijają, albo ledwie wspominają fakt wykluczenia chińskich autorów. Linki do kilku artykułów zostawię wam w opisie. Mówię o nich jednak głównie dlatego, że wierzę, że publiczna uwaga może na tym etapie nagrodą tylko pomóc i utrudnić zamiecenie całej sprawy pod dywan. Na awanturę musiał też zareagować WorldCon 2024 z Glasgow. Już 15 lutego, w tym samym komunikacie, w którym informuje się o rezygnacji Kat Jones, obiecano, że podjęte zostaną kroki mające zapewnić przejrzystość procesu. Nie były to czcze zapowiedzi, bo kroki zostały w komunikacie ładnie wyszczególnione. 1. Po opublikowaniu przez Glasgow 2024 ostatecznej listy zwycięzców pod koniec marca lub na początku kwietnia 2024, opublikujemy również powody dyskwalifikacji potencjalnych finalistów i wycofania ich z głosowania. 2. Pełne wyniki głosowania, statystyki nominacji i głosowania zostaną opublikowane natychmiast po ceremonii wręczenia nagród 11 sierpnia 2024. 3. Podkomitet administracyjny Hugo opublikuje również dziennik wyjaśniający decyzje, które podjął w ramach interpretacji konstytucji WSFS natychmiast po ceremonii wręczenia nagród 11 sierpnia 2024. I trzeba przyznać, że jak na razie słowa dotrzymali, bo opublikowana pod koniec marca lista finalistów zawiera informacje zarówno o osobach, które nominacji odmówiły, jak i pracach, które nie spełniły wymagań. Kilka linijek tekstu, a oszczędzono sobie całej masy problemów. Konsekwencje w środowisku są znacznie trudniejsze do opisania, bo właściwie co można zrobić? Trwają dyskusje nad uniezależnieniem nagród od poszczególnych WorldConów. Zalet jest tyle samo co wad. I nie chcę w nie teraz wnikać, bo to dużo szczegółowej dyskusji, która tylko by przeszkadzała. Co ważniejsze i trudniejsze, trwają dyskusje nad tym, jakie kraje powinny móc w ogóle mieć prawo ubiegać się o możliwość organizacji WorldConu. Bo z jednej strony wszyscy chcą różnorodności i tolerancji, a z drugiej strony o organizację WorldConu 2028 całkiem poważnie ubiega się Uganda. Kraj, w którym tolerancja dla środowisk LGBT w ogóle nie istnieje. Przeciwnie, kraj jest wobec tej społeczności aktywnie wrogi, z karami śmierci i długoletnim więzieniem na czele. Trzeba pamiętać, że argument przemawiający za Chinami był prosty. Byłby to nieamerykański WorldCon i dopiero drugi odbywający się w Azji. Krytykę uciszano zaś oskarżeniami o ksenofobię i podobne rzeczy. Konieczne więc będzie pogodzenie jakoś chęci przyciągnięcia prawdziwie międzynarodowej społeczności ze smutną rzeczywistością, w której prawa i wolności wcale nie są uniwersalnie respektowane. Kraje azjatyckie są dość tradycjonalistyczne. Mają przy tym okrutne prawa antynarkotykowe. Wcale nie wiadomo, czy książki, w których pojawiają się substancje odurzające, przejdą przegląd. Polska ma ustawę o ochronie uczuć religijnych. Głupią i nieprecyzyjną oraz, co ważne, rzadko wykorzystywaną, ale jednak ma. I fakt, że jedną z popularniejszych rodzimych serii była seria o Maderdinie, niczego nie zmienia. Wystarczy jedna zmiana rządu, albo fanatyk u władzy, żeby móc przy pomocy tej ustawy zrobić mnóstwo problemów. Kraje muzułmańskie mają w ogóle rozszczepienie osobowości, jeśli idzie o międzynarodowe imprezy. Z jednej strony Arabia Saudyjska i patrzenie przez palce na turystów, z drugiej mnóstwo pretekstów, żeby kogoś zniknąć bez śladu. Rosja, wiadomo, nie powinna istnieć na mapie państw cywilizowanych. Innymi słowy, jeżeli nie anglosfera i Europa, to kto? Ciężko stwierdzić, szczególnie z kilkuletnim wyprzedzeniem. Osobną kwestią są konsekwencje dla Chińczyków, konkretniej zaś dla chińskiego fandomu, bo należy pamiętać, że oni akurat w całej tej awanturze byli niewinni.
to, co się stało, oznacza jednak, że cały świat fantastyczny zainteresował się tematem. Wizerunkowa wtopa jest faktem, z którym ciężko dyskutować. Widać to po znikających postach i artykułach, o których wspomniałem wcześniej. Trudno jest więc przewidzieć, co się właściwie stanie. Ciężko oczekiwać, że rząd zapomni o takiej kompromitacji. W optymistycznym wariancie wszyscy będą po prostu udawać, że nic się nie wydarzyło i promować lokalne imprezy. Samym chińskim fanom też bezpieczniej będzie siedzieć cicho, bo strach przed wykluczeniem ze środowiska i represjami od rządu jest tutaj potężnym motywatorem. Nawet wtedy jednak ciężko oczekiwać, żeby uwaga rządu miała dla chińskiej fantastyki jakieś pozytywne skutki. Reżimy bowiem patrzą na wszystko, w tym kulturę, bardzo binarnie. Albo należy jakiś jej aspekt, jak fantastykę, stłamsić, albo wykorzystać do własnych celów. Chiny planowały to drugie, ale sposób, w jaki się do tego zabiorą, może być dużo bardziej cyniczny, niż byłby w sytuacji, w której Hugo okazałoby się wizerunkowym sukcesem. Zwykle w miejscu komentarza końcowego pojawiają się jakieś wnioski na przyszłość. Co robić, jak zapobiec ponownemu pojawieniu się takich problemów? Mam więc komentarz autorski i ja. Odpowiedź wydaje mi się bowiem tyleż oczywista, co trudna do wprowadzenia. Należy bowiem z podniesioną przyłbicą pogodzić się z faktem, że świat się zmieni. Fantastyka, na świecie i w Polsce, to nie jest gatunek, którym wstydliwie interesują się społeczne wyrzutki. Jest to gatunek, który generuje ogromne pieniądze dla bardzo wielu branż rozrywkowych. Książki, filmy, seriale, gry. Porzucić należy więc szlachetne i naiwne przekonanie, że ludzka przyzwoitość i duch fandomu są wciąż wystarczającym zabezpieczeniem przed manipulacjami i chęcią szybkiego zysku. Należy więc, organizując ogromne imprezy, zacząć zachowywać się ostrożnie i cynicznie. Spisywać umowy. Płacić organizatorom, którzy będą potem odpowiadali głową i majątkiem za nieprawidłowości. Bo to, że konsekwencje, które można było wobec winnych wyciągnąć, sprowadzają się do ostracyzmu, to, żeby być szczerym, nieśmieszny żart. Organizując więc duże, międzynarodowe i międzykontynentalne imprezy, należy podejść do tego z dużo większym profesjonalizmem. Tak, jak na dużo większy profesjonalizm. Przejść musieli autorzy promujący swoje książki, podcasterzy, fanzinerzy czy nawet youtuberzy. Bo, mówiąc wprost, to co ujdzie na sucho konwentowi organizowanemu dla kilkuset osób, w niewielkich miejscowościach, nie sprawdzi się przy imprezach prawdziwie masowych. Co, jak mówiłem, jest tak oczywiste, że aż głupio mi o tym mówić. Optymistycznie jednak zakładam, że nie ja jeden wysnułem takie lub podobne wnioski. Pozostaje więc czekać, co przyniesie czas. Bo co do tego, że społeczności na tej i innych imprezach faktycznie zależy, nie mam najmniejszych wątpliwości.